To jest już pewne: klub Unia Racibusz nie zostanie mistrzem Krajowej Ligi Zapaśniczej, ale biorąc pod uwagę oczekiwania przed jej rozpoczęciem, to zbliżająca się walka o drugie miejsce już jest wielkim sukcesem i będzie wyzwaniem niezwykle emocjonującym. Ostatnim razem w Braci Bożu, pomimo trudnego początku, to właśnie Unia zwyciężyła w meczu z Warszawą. Niestety tak dobrze nie było podczas wczorajszego spotkania na wyjeździe, gdzie drużyna Ryszarda Wolnego poniosła klęskę w starciu z Grunwaldem Poznań. Przegraliśmy ten mecz 6-4. Taka decydująca walka to była Sokalski w stylu wolnym z pieczakiem. No i tutaj taka niespodzianka, no bo Sokalski walczy na co dzień z miszem polskiej. W stylu wolnym, Pieczek jest medalistą mistrzostw polskim w stylu klasycznym. No i klasek wygrał z Wolniakiem. Także tutaj szkoda tej walki, bo ta walka decydowała o całym meczu, o przebiegu. Gdyby Sokarski wygrał, byśmy mieli remis i dzisiaj już byśmy, by, bylibyśmy już spokojni na drugim miejscu. A w tej sytuacji o to drugie miejsce musimy dopiero powalczyć, a naszym przeciwnikiem będzie niebyle kto, bo pewny już zwycięzca krajowej ligi zapaśniczej AKS Wrestling Team Piotrków Trybunalski. Ten mecz będzie bardzo ważny. Jeżeli wygramy, to jesteśmy, będziemy drudzy i musimy, już tutaj nie musimy czekać na wynik poznania z, z Białgardem a jeżeli ten mecz przegramy, to musimy poczekać do środy na mecz Poznań-Białogard i wtedy mm, będzie de decydowało zwycięstwo Poznania nad Białogardem. Oczywiście nadzieje są wielkie i jak zwykle do wsparcia naszej drużyny gorąco zachęcani są wszyscy, którzy zadbają o wspaniałą atmosferę i dodatkową motywację dla zawodników. Przeciwbożanie, jak widzimy przychodzą, kibicują i tak powiedziałem, to jest ten, e, można powiedzieć dziesiąty zawodnik. E, ściany, ściany, ściany nam e, nie muszą pomagać, pomagają nam właśnie kibice i Tutaj jest ogromna prośba i, i żeby, żeby ich nie zabrakło w poniedziałek, bo to jest naprawdę ostatnia kolejka. Jest to u nas jest telewizja. Kończymy tą ligę. No i musimy, potrzebujemy tego 10. 10 zawodnika, tym dziesiątym sam kibice i serdecznie was zapras zapraszam, przyjdźcie, kibicujcie i wspierajcie naszych zawodników. Dlatego w poniedziałek o godzinie 18 nie może was zabraknąć w arenie Rafako. Czy Unia zdobędzie tytuł wicemistrza Krajowej Ligi Zapaśniczej? To może zależeć również od was.